Dobry wieczór Państwu, to ja, pan Kożuszek, i znów na całe szczęście jestem z odtworzenia. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie z tego sprawę, ale wczoraj, 28 listopada, przypadł Światowy Międzynarodowy Dzień Podłości. W takich świętach mnie najbardziej, wiecie Państwo, mierzi i drażni ta hipokryzja, że ludzie zmieniają swoje zachowanie tylko ze względu na to święto. U nas w codziennie burzy jesteśmy podli przynajmniej od poniedziałku do czwartku. Mamy dla Państwa wspaniały program, który właśnie teraz zaczynamy. Jak widzicie, trochę Państwo, mamy trochę dzisiaj inny ubiór. To jest taka kontynuacja zeszłotygodniowej tradycji. Mówiłem, że redaktor Stankiewicz prowadzi program na luzie, więc przyszedł w bluzie, a ponieważ ja jestem też wyluzowany kolo, to przyszedłem w polo. Takich rzeczy już muszę się chwytać. 4 razy w tygodniu. Czasami tych żartów brakuje, proszę Państwa, ale mam dla Państwa coś wspaniałego. Żałuję tylko, że jestem prowadzącym ten program, a nie nauczycielem WOS, bo ta rzecz, którą Państwu pokażę, byłaby idealna do zobrazowania moim uczniom tego, jak materializm dialektyczny zderza się z twardą rzeczywistością. W roli materializmu dialektycznego występuje w tym filmiku Marta Lempart, a w roli twardej rzeczywistości pani sprzątająca w budynku. Zobaczmy, bo jest to rzecz wspaniała. Ale to jest tylko to, co się wydarzy. Sprzątająca, zagniewana. Ja pani myślę, że mnie za to płacą. Pani miliony zarabiam, żeby na kogoś sprzątała. To co będzie w Sejmie? Oj, proszę Państwa. Jezus Maria! Ajej, ale go odkupują dzisiaj, co się dzieje? Aż mi słów brakuje, jakie to jest wspaniałe. Te wszystkie, proszę Państwa, to jest najlepsze, że te wszystkie takie performance, proszę Państwa, te happeningi, sztuka uczestnicząca, teatr uliczny, to wszystko po prostu jest nic nie warte od jednej pani z mopem. Taka symboliczna scena, taki show, lepszy niż Hanuszkiewicz z tą swoją drabiną, motorami i tymi wszystkimi innymi. Natomiast tak sobie pomyślałem, że co to jest za wspaniałe pytanie do Marty Lempart? Co pani tutaj robi? Co wy tu robicie? I przypomniał mi się wtedy klasyk, zupełny klasyk, i pasuje do tej sytuacji jak ulał. Co tutaj robicie? Tutaj? Bagno. Bagno robią. Tak jest, proszę Państwa. Natomiast no, najbardziej bezczelny element całej tej sytuacji to jest to, jak Marta Lempart mówi do tej pani, że Marta Lempart, że ona walczy o dzieci tej pani. Co to już jest tupet po prostu do potęgi. Po pierwsze, dzieci, to mi się wydaje, same we własnym imieniu mogą zrobić bagno i po sobie nie posprzątać, więc nie potrzebują do tego Marty Lempart. A po drugie, jak dokładnie Marta Lempart walczy o dzieci? Czy robi coś w imieniu dzieci? Bo wiecie Państwo, to ta zasada, że teraz musisz jeść za dwie osoby, za dziecko i za siebie, dotyczy tylko kobiet w ciąży. Więc nawet jeśli Marta Lempart je trochę więcej, to nie jest to, że tak powiem, żadne poświęcenie z jej strony. Zobaczmy, bo druga część tego filmu też jest bardzo fajna. Gdy, że tak powiem, mówiąc językiem teatralnych dydaskaliów, pani sprzątająca powraca. O, czyli zakaz aborcji i jak? Przez Instytut Faszysty Wróblewskiego. Oczywiście, że będziemy protestować. To, bo ja nie będę za darmo robiła. I to jest, proszę Państwa, to jest tak piękne. To hasło przypomina się oczywiście autorstwa towarzysza Stalina Wielkiego, że wraz z postępem socjalizmu walka klas się zaostrza. Następnym razem może przyjść reakcyjna sprzątaczka z zaostrzonym nawet mopem. Chociaż chyba bardziej pasuje mi tutaj do tej sytuacji to zdanie chyba wypowiedziane przez Marksa, że historia powtarza się 2 razy, raz czasem jak tragedia, czasami jako farsa, bo tu ja sobie wyobrażam wręcz taką scenę, że kiedyś spotkają się wszyscy wielcy rewolucjoniści w niebie, albo w piekle raczej. Oczywiście na początek swojego spotkania odśpiewają. I będą dzielić się wspomnieniami ze swojej rewolucyjnej działalności. Jedni powiedzą, no tak, było wspaniale, nasza organizacja się rozwijała, nasz ruch rósł w siłę, ale zinfiltrowała nas carska ochrana. No i niestety nasz ruch został rozbity. Drudzy powiedzą, no tak, no było wspaniale, nasza organizacja się rozwijała, krzewiliśmy rewolucję proletariatu na całym świecie, no ale potem przyszedł Reagan, CIA, Jan Paweł II, jeszcze była klęska w Afganistanie, no i niestety nasz ruch został rozbity. I potem wszyscy spojrzą na Martę Lempart i powiedzą, a wy, towarzyszko, kto rozbił waszą organizację? A Marta Lempart powie, no,
U nas to było podobnie jak u kolegów, też mieliśmy wspaniałe hasła, też organizacja się rozwijała. No i na koniec tylko nie jesteśmy pewni, czy ta pani sprzątaczka była opłacona przez CIA, czy przez Watykan. W każdym razie, proszę Państwa, cała dyskusja na Twitterze się toczy wokół tej właśnie sprawy. Zobaczmy, jak młoda lewica stanęła w obronie pani sprzątającej, ale potem okazało się, że stanęła w obronie, ale jednocześnie nie zrobiła tego w wystarczająco postępowy sposób. To są te problemy i to są te dylematy. Zobaczmy. Młoda lewica najpierw napisała: żadna sprzątaczka nie zasługuje na aroganckie traktowanie ze strony wyżej postawionej w społeczeństwie kobiety. Marta Lempart stała rzeczywiście kilka schodków wyżej, ale tu chodzi o coś innego. Anna Maria Żykowska pisze dokładnie tak, pan Jakub Tomczak pisze: dlaczego Marta Lempart jest wyżej postawiona w społeczeństwie? Dla mnie to niezrozumiałe. Czym różni się od tej pani sprzątającej? I Anna Maria Żykowska pisze: kapitałem społeczno-kulturowym. Tak jest, proszę Państwa. Marta Lempart różni się od pani sprzątającej kapitałem społeczno-kulturowym, tylko nie wiem dlaczego zawsze jak chcemy jakiś pokazać przykład, jak Marta Lempart pokazuje swój kapitał społeczno-kulturowy, to potem montaż ma mnóstwo roboty z cenzurowaniem tych wszystkich wulgaryzmów. Tak jakoś tak wygląda, ale nie. Trzeba się umówić co do jednej rzeczy, proszę Państwa. Marta Lempart rzeczywiście ma większy kapitał społeczny kulturowy niż my, niż państwo, niż ja, niż pani sprzątająca. Dlaczego? Już to państwu wytłumaczę. Bo każdy z nas lubi sobie rzucić czasem mięsem, no nie ukrywajmy. Ale Marta Lempart, jej udało się to, co celebrytki i influencerki w TVN Style doradzają od lat. Zamień swoją pasję w pracę. Może Marta Lempart robi... Co tutaj robicie? Tutaj bagno. Ale robi bagno zawodowo. I to jest, proszę Państwa, piękne. Na sam koniec taki obrazek, który po tej całej sytuacji chciałbym, żeby został z nami najdłużej. Takie zdjęcie Marty Lempart, zobaczmy. Marta Lempart tutaj rączki sobie keczukiem albo jakimś innym, nie wiem jaki to był towar, może sok z buraka na przykład. O, tak mi wyszło. Ja myślę, że na podstawie tego zdjęcia można by stworzyć całą piękną symbolikę. Tutaj dodać taki napis: walczę o wasze dzieci, i rozesłać wszystkim Polakom, żeby wiedzieli, jak Strajk Kobiet jest wspaniałą organizacją, proszę Państwa. I to tyle. Oczywiście, proszę Państwa, najważniejsze wydarzenie. No nie wiem, czy nie od czasów wynalezienia czcionki ruchomej przez Gutenberga, ale na pewno bardzo ważne wydarzenie. Rafał Trzaskowski, pojedzie, znaczy nie do kongresu, znaczy ogólnie kongres Rafał Trzaskowski, to żeby Państwu zostało w głowach, to jest bardzo ważne wydarzenie. To nie jest śmieszne, proszę Pana! To nie miało być to. Nieważne, proszę Państwa, natomiast Rafał Trzaskowski będzie w jakimś sensie w kongresie, ale niektórzy po prostu już nie są w stanie wytrzymać tych emocji, między innymi Borys Budka. Zobaczmy. Nie dość, że Trzaskowski zabierze głos w amerykańskim kongresie, to zrobi to nienaganną angielszczyzną, ależ musi to boleć tych prawych pseudopatriotów. Oj, proszę Państwa, ale mnie to boli jako pseudopatriotę. Za każdym razem, gdy ktoś coś mówi nienaganną angielszczyzną, to mi się po prostu szczerbiec otwiera w kieszeni. Także pomyślcie Państwo o takich ludziach jak Borys Budka. Może Was to nie będzie frustrowało i martwiło, że Rafał Trzaskowski, ale pomyślcie o tym, jaką przyjemność sprawiamy takiej osobie jak Borys Budka swoją frustracją i swoim martwieniem się, więc o tym należy pamiętać. Natomiast inny działacz Platformy poszedł jeszcze dalej, porównując to naprawdę do wiekopomnych wydarzeń, to wystąpienie, które miejmy nadzieję nastąpi. Zobaczmy. My, naród, 32 lata temu, 15 listopada 1989 roku, tymi słowami zaczął wystąpienie Lech Wałęsa w kongresie USA. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski też powinien rozpocząć swoje wystąpienie tymi słowami. Lech Wałęsa występował przed połączonymi izbami kongresu, czyli przed Senatem i Izbą Reprezentantów. Rafał Trzaskowski wystąpi przed podkomisją do spraw zagranicznych, której jest 10 członków, ale ostatnio jak ta komisja obradowała o sprawach Polski, to było 5 członków obecnych, bo 5 pozostałych albo nie chciało brać udziału w tych obradach, albo miało ważniejsze sprawy na głowie. Więc rzeczywiście sformułowanie, pan Adrian Tomaszkiewicz, nie ma miejsca, gdzie sformułowanie bardziej pasuje my na naród, niż w miejscu, gdzie frekwencja jest tak wysoka, że jak jedna osoba wyjdzie do toalety, to obniży się o 20%. Naprawdę, czasem więcej osób uczestniczy w rodzinnym wyjściu do Biedronki, a już nie mówiąc o niektórych manifestacjach Komitetu Obrony Demokracji.
Natomiast pani Hanna Gronkiewicz-Walk powiedziała, że to wszystko jest wina prawicy, że manipulują, że oszukują. Zobaczmy. Tylko w Polsce, gdzie nie ma przestrzegania obostrzeń, ktoś sobie wyobraził, że Trzaskowski będzie w USA na żywo w czasie pandemii. Chyba sobie Borys Budka to wyobraził, mi się wydaje. Natomiast nie, proszę państwa, znowu, no niestety, czasem my na prawicy mamy problemy z taką podstawową logiką. Rafał Trzaskowski będzie w kongresie na tej samej zasadzie, na jakiej Ibrahim 6 dni płynął rzeką. Czyli będzie w kongresie, ale na zasadach pewnego skrótu myślowego. Na sam koniec, proszę państwa, memik, bardzo złośliwy, ale tak jak mówiliśmy, wczoraj był Dzień Podłości, a u mnie jest Dzień Podłości codziennie, więc zobaczmy. Rafał Trzaskowski leci do kongresu. Trzaskowski leci do Waszyngtonu. Zresztą, co ja będę państwu tłumaczył, co jest na tym memie. Tak jak powiedziałem, złośliwym, złośliwym bardzo. To nie śmieszne, proszę pana! I na tym może lepiej zakończmy. I do zobaczenia jutro.